Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charycki, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Polsce w Siobodzicach i chciałbym tutaj Państwu przedstawić naszą tutaj kuracjuszkę, która odbyła dwutygodniowy turnus i ona chciałaby się z Państwem podzielić doświadczeniem, jakby Państwo by tutaj zamierzali przyjechać albo może szukają Państwo pomocy, to tutaj proszę posłuchać. Tak, pomocy można tutaj dostać bardzo dużo i wspaniałej. I ja przyjechałam z takim trochę nastawieniem, czy na pewno wszystko tutaj będę miała wyleczone, no bo przez tydzień, jak można się wyleczyć przez tydzień, mając lat tyle, co ja mam, a nawet nie powiem ile, już jestem na emeryturze od jakiegoś czasu. 18 plus, pani najpierw przyjechała do nas na tydzień, później jednak zdecydowała na dwa, bo mu zalecaliśmy, że jednak tygodnie będzie zdecydowanie za mało. Tak? Zdecydowanie za mało i jestem bardzo wdzięczna, że aniołowie mnie tutaj ustawili tak do przodu, że jednak nie mogę tylko tydzień, bo tydzień to właściwie naprawdę wszystkim polecam, że nie wolno przyjechać na tydzień, bo tydzień to jest szok, a dopiero później człowiek się leczy. I ten tydzień to ja się naprawdę dopiero leczę. I rzeczywiście no, czuję się, nawet mogę powiedzieć, że wejście do tej beczki z zimną wodą, co jest dla każdego szokiem okropnym, dla mnie było również. Ja wczoraj i dzisiaj wchodziłam z wielką przyjemnością. Tak, osoby, które zaczynają systematycznie wchodzić, przełamują się, to zaczynają to lubić. I rzeczywiście jest to naprawdę fantastyczna rzecz, bo tego sam człowiek w domu na pewno nie zrobi. To ja wiem po sobie i myślę, że wszyscy tak samo podchodzą. Ja w ogóle mam bardzo mocno zatoki zajęte. No i tutaj naprawdę chciałam te zatoki poruszyć. I myślę, że sauna zrobiła swoje. I chyba jakby została jeszcze na tydzień, dwa, to może by wyjechała ze zdrowymi zatokami. Na razie wyjadę z takim połowicznym. Ale wiem, że chyba teraz już nie będę taka strachliwa przed zimnymi prysznicami, bo po każdej tej solnej terapii zawsze biorę prysznic zimny. Po peelingu sami, tak, dokładnie. Po peelingu. I zresztą no, wszystko co się dzieje, to zawsze oblewam się zimną wodą. I to już jest ten wielki krok do przodu. Bardzo dobry. Co kiedyś stosowałam, a później tak trochę się poddałam, sobie myślę, to już nie ma co. No i jest dobrze. A co się podobało, coś może Pani zaskoczyło, to co my robimy? Ja mogę powiedzieć, że moje paznokcie były już tak brzydkie, teraz mogę powiedzieć, że są w dalszym ciągu brzydkie, dlatego że są bardzo zajęte tym brudem. Zanieczyszczone są troszeczkę peelingami, borobinami i tak dalej. Tak. Ale kolor paznokci i czuję, jak one są twarde, one się po prostu zrobią. Czyli zdrowsze są? Zdecydowanie zdrowe paznokcie mam. Nie łamią się tak szybko. Tak, no i w ogóle... Walczyliśmy tutaj problem jeszcze z pękającymi piętami. Co prawda nie robiliśmy zdjęcia wcześniej, ale tutaj rozwiązaliśmy problem. No więc co Pani, ile już męczyła się z takim problemem? No to jest gdzieś taki załamanie organizmu i takie moje poddanie powstało gdzieś 2 lata temu. I ja już sobie myślę, to już właściwie nie mam co. Ja już przeżyłam tyle, to ja już nie będę... No właśnie, ludzie popełniają ten błąd, że jeżeli ktoś już w średnim wieku, troszeczkę już emerytalnym, oni godzą się na to, że już coś boli, coś się dolega, trzeba iść do tej apteki czy do lekarza, żeby w końcu i co miesiąc coś kupywać. No niestety tak nie jest do końca, tylko trzeba o siebie zadbać. Tak, no ja nie wierzę w lekarzy i to jest w ogóle może mój plus albo mój błąd. W każdym razie wszystko na własną rękę i właśnie takimi sposobami ludowymi. O Was już słyszałam dobrych parę lat temu i dopiero kolega jak się pokazał w takim właśnie takiej relacji jak ja w tej chwili i on mnie napędził do przyjazdu tutaj, bo faktycznie szukałam różnych sposobów, odrobaczyliłam się na własną rękę różnymi sposobami ziołowymi takimi, bo wiedziałam, że to wszystko idzie z zanieczyszczenia. I porównanie właśnie to, co Pani w domu robiła, co to Pani tutaj uzyskała, czyli jest jakaś... Nie, no nieporównywalne. No zupełnie nieporównywalne, bo tego się boję się, że tego się już nie będę powtarzała tego samego w domu. Już z góry to wiem. Ale wiem, że mam świadomość, jak ze sobą postępować, co jest bardzo dużo mieć świadomość i wiedzę, którą daliście nam tutaj. Oczywiście, tutaj teoretyczną i praktyczną wiedzę uzyskujecie, żeby można... A już teraz od nas zależy, co z tym człowiek będzie robił. Oczywiście. Czy będzie leniwy, czy będzie mówił, przyjadę tutaj następnym razem i znowu się mną zajmiecie. W każdym razie wyjeżdżam z dużą świadomością.
no, tego postępowania ze sobą, co miałam kiedyś i mam, bo całe życie właśnie tak raczej z medycyną ludową dużo czytałam, kiedy się oczyszczałam według, ojejku, jak ten rosyjski się nazywa, Tombak. Mhm. Oczyszczanie wątroby pani robiła. Tak, oczyszczanie wątroby cytrynami nie sprzyjało mi to. Może robiłam źle, może. Czyli to było... trudniej było zdecydowanie, tak? Tak. A tutaj jak wyszło? A tutaj jednak pod waszym okiem. Łagodnie przychodzi. No absolutnie. Wszystko jest łagodnie, chociaż tyle zajęć, to w ogóle można zupełnie dostać zawrot głowy. No to super, no. To super. Bardzo się cieszymy pani wyniku, że tutaj w ciągu 2 tygodni zdążyliśmy tyle zadziałać. Na ile pani lat wcześniej młodzi się czuje, tak? Bo my tutaj też te wszystkie zabiegi wpływają na to, że oczyszczamy organizm, on się zaczyna regenerować. Na ile samopoczucie my zwróciliśmy do tyłu? Znaczy ja w ogóle mam ducha młodego, także trudno mi tu powiedzieć, że się czuję młodziej. Ale więcej energii, lepiej się witalności. Świadomość tak. I ważne, że wiem co zrobić z organizmem w tej chwili, jeżeli będę czuła, że znowu ten organizm jest zanieczyszczony, bo absolutnie od tej wątroby, od tych jelit wszystko bierze się, co też wiedziałam, ale co, nie wiedziałam co zrobić. Ale człowiek jest natury leniwy. Leniwy i nie wiadomo co robić. I według tych różnych takich przepisów, które tam czyta się w książkach, nawet ta książka ojca, którą kupiłam, gdybym ją kupiła poza tymi zabiegami, też niewiele bym zrobiła ze sobą. No człowiek po prostu pierwszy raz, kiedy mogę Państwu pokazać taką książeczkę właśnie. Tu jest, o to Pani mówię, o takiej książeczce, tu mój ojciec wypuścił praktycznie kompendium odmładzania, oczyszczanie, to jest pierwsza część dotycząca oczyszczania organizmu. I w niej właśnie też opisane oczyszczanie wątroby. To co Pani tłumaczy, tak. Że nawet czytając samą treść, człowiek, pomimo że rozpiszemy to bardzo dokładnie, to człowiek boi się, czy no, dobrze zrobi, albo coś popełni błąd. Tutaj tego właśnie tutaj praktykujemy, wiele osób przyjeżdża na samo, tak naprawdę się nauczyć na samo oczyszczanie profilaktycznie i to też zachęcamy robić. Nawet sama Pani wie, że raz w miesiącu warto teraz takie moje oczyszczanie wątroby wykonywać. Wiem, zawsze będę to miała w głowie i ten głos Pana raz w miesiącu. Minął miesiąc, no to trzeba kopnąć się. No to super, super. Cieszymy się, że tacy ludzie do nas przyjeżdżają, nawet profilaktycznie, poprawienie swojego stanu zdrowia. Więc nie ma czego się bać, trzeba się decydować. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, proszę dzwonić tak do nas tutaj, do Akademii Medycyny Regeneracyjnej. My jesteśmy tutaj i w Polsce, w Siebodzicach i również drugi oddział mojego ojca w Rosji jest, więc serdecznie zapraszamy w każdej chwili. Dziękujemy. Dziękuję.